W tym filmie zobaczymy, jak łatwo jest obliczyć wyznacznik macierzy pewnego szczególnego typu. Powiedzmy, że mam taką macierz. Tutaj mam A, B, 0 i C. To jest macierz 2 na 2 która ma 0 poniżej diagonali. Gdybym chciał napisać taką macierz 3x3 tego typu, no to ona by wyglądała tak. Tutaj jakiś dowolny wyraz A, B, C, potem poniżej diagonali 0, D, E. Poniżej diagonali 0, 0 i jakaś liczba f. Czyli to jest przykład macierzy trójkątnej 3 na 3 Czyli macierz trójkątna, bo o takich tutaj będziemy mówić, to jest taka macierz, która ma poniżej diagonali same zera. A niezerowe elementy ma tylko na diagonali i powyżej diagonali. Dlatego też się nazywa macierz trójkątna. Tutaj też jest taki trójkąt samych zer. I ten drugi trójkąt niezerowy. No i to są przykłady macierzy górnotrójkątnych. Oczywiście możemy mieć macierze dolnotrójkątne, gdzie te zera są powyżej diagonali, a te niezerowe elementy poniżej i na diagonali. No i teraz zobaczymy, jak łatwo jest obliczyć wyznacznik takiego typu macierzy. No bo popatrzmy. Powiedzmy, że chcemy liczyć wyznacznik tej macierzy. No to wiemy, że to jest a razy c, odjąć b razy 0. No może napiszę. Czyli to jest a razy c, odjąć b, RAZY 0, razy ten element. Czyli to jest po prostu A razy C. Czyli to jest dokładnie iloczyn tych wyrazów, tutaj na diagonali po prostu, tych wyrazów. Ten nie ma wpływu na wyznacznik. No to zobaczmy teraz, jak to jest dla macierzy 3 na 3 No i tutaj mógłbym to liczyć zgodnie z regułą z Sarusa, ale ja chcę to obliczyć za pomocą rozwinięcia Laplace'a, które to sobie wyprowadziliśmy w poprzednich filmach. No i rozwinę względem Względem pierwszej kolumny, czyli względem tej pierwszej kolumny tutaj, którą teraz może zaznaczę jakimś kolorem, będziemy robić rozgięcie względem tej kolumny, no to to jest ten element macierzowy, który tutaj mamy, a, razy wyznacznik macierzy, która powstaje po wykreśleniu tej pierwszej kolumny i pierwszego wiersza, tego wiersza, który zawiera ten element a. Czy to jest taki wyznacznik? D, E, 0, F. Dobrze. Dodać. No i teraz mamy tutaj ten element wejdzie z minusem, bo, to, bo on jest w drugim wierszu i w pierwszej kolumnie, czyli tak naprawdę tutaj powinien być minus. Odjąć 0 razy wyznacznik, no bo to jest ten element macierzowy, razy wyznacznik macierzy, która powstaje po wykreśleniu tego wiersza i pierwszej kolumny, drugiego wiersza i pierwszej kolumny, czyli to, co zostaje, to jest B, C, 0F. No i widzimy, że tego mógłbym nie pisać, bo jest i tak mnożone przez 0, no ale dla porządku to piszę, żeby zobaczyć tutaj pewną prawidłowość. Czyli następnie mamy ten wyraz. No to ten wyraz jest w pierwszej kolumnie i w trzecim wierszu, czyli tutaj będzie z plusem, bo suma numeru wierszy i numeru kolumn jest parzysta w tym wypadku, jest równa 4, czyli dodać ten element macierzowy, który tutaj mamy, czyli 0. No razy taki wyznacznik. To, co tutaj mamy w pierwszym wierszu i w, i w drugim wierszu, czyli B, C... D, z pominięciem pierwszej kolumny. No ale tak jak mówiłem, te elementy są pomnożone przez 0, czyli one nie dają żadnego wkładu do wyznacznika. Możemy sobie o nich już zapomnieć. No i czemu to będzie równe? No to jest równe A razy wyznacznik takiej macierzy. A ta macierz jest właśnie znowu trójkątna. Czyli to będzie iloczyn po prostu tych elementów D razy F. Czyli to będzie po prostu A razy D razy F. No, i widzimy, że znowu wyszło nam coś takiego, że wyznacznik tej macierzy to jest po prostu iloczyn tych elementów, które są tutaj na diagonali, o tych dokładnie tych trzech elementów. A razy D razy F. Ten wyznacznik w ogóle nie zależy od tych elementów, które są powyżej diagonali, tych liczb B, C i E. Okazuje się, że to, co tutaj zauważyliśmy dla macierzy 2 na 2 i 3 na 3 jest prawdą dla macierzy dowolnego wymiaru, że jak macierz jest trójkątna. To jej wyznacznik jest równy iloczynowi jej elementów diagonalnych. No I żeby się o tym przekonać, to wykonamy takie proste rozumowanie, które jest po prostu uogólnieniem tego, co tutaj zrobiliśmy. Czyli powiedzmy, że mamy wyznacznik takiej macierzy, która jest trójkątna. A1,1 element pierwszy macierzowy, tutaj mamy element drugi macierzowy, i tak dalej, aż do A1n. No i później, może zróbmy sobie tutaj trochę miejsca. No i później mamy poniżej diagonali tutaj 0, potem mamy element a 2, 2 i tak dalej, aż do A2n. No i później mamy 0, 0, tutaj będzie gdzieś element A3, 3 i tak dalej, aż do 3n. I tutaj będziemy to kontynuować. Na końcu będziemy mieli już wiersz złożony z samych zer, poza... Ostatnim elementem, który jest równy ANN, czyli to jest taka macierz, która ma, właśnie tutaj poniżej diagonali, tutaj taki trójkąt złożony z samych zer. Oczywiście to samo jest prawdą dla macierzy dolnotrójkątnej, to jest macierz górnotrójkątna. Wiemy, że wyznacznik macierzy i macierzy transponowanej to jest to samo, więc zawsze można sobie ten obrazek transponować i to jest tak samo prawdziwe. No właśnie. No i teraz chcemy pokazać, że wyznacznik takiej macierzy to będzie po prostu iloczyn tych elementów diagonalnych. No i żeby się o tym przekonać, no to tutaj zrobimy dokładnie ten sam trik, co zrobiliśmy poprzednio przy dowodzeniu tego dla macierzy 3 3 Mianowicie rozwiniemy względem pierwszej kolumny tutaj. Względem tej pierwszej kolumny. Czyli to będzie równe A11, element macierzowy, który tutaj mamy u góry, razy wyznacznik... Już nie będę pisał słowo w znacznik, tylko takie pionowe kreski napiszę. Macierzy, która powstaje po wykreśleniu tej pierwszej kolumny i pierwszego wiersza. Czyli to będzie taka macierz, która się będzie zaczynała od tego elementu. Może ja to zaznaczę tutaj jakimś kolorem. Czyli to będzie, to będzie dokładnie ta macierz, która jest tutaj. Ja teraz szybciutko przepiszę te elementy. Czyli tutaj będzie A22. Potem będzie A... Może napiszę ten następny element, bo nam się potem przyda. Tu będzie element potem a 2 3 i tak dalej, aż do elementu A2N, bo tutaj mamy tylko drugi wiersz tej wyjściowej macierzy. Później będzie 0, bo to jest to 0, później jest element A33, i tak dalej, aż do A3N. No i dalej mamy tutaj, i tutaj w ostatnim wierszu mamy same zera, poza tym jednym, jedynym elementem ANN. Czyli mamy taki wyznacznik. No i to już jest koniec tego rozwinięcia Laplace'a, dlatego że Kolejne wyrazy tej sumy, które występują w rozwinięciu, będą wszystkie równe 0, dlatego że tutaj mamy tylko jeden niezerowy element, ten pierwszy, a kolejne będą mnożone przez 0. Czyli dalej będziemy mieli 0 razy jakiś wyznacznik, 0 razy wyznacznik i tak dalej, tak jak było przy tym wyznaczniku 3 na 3. Tylko jeden wyraz w tej sumie był niezerowy. No więc tych zerowych już tutaj nie będę wypisywał dalej. I to już jest koniec. Ten wyznacznik jest równy tyle. No i teraz mogę zrobić znowu dokładnie to samo. To znaczy, mogę znowu rozwinąć względem. Tej pierwszej kolumny. No i myślę, że już widzieć, co się tutaj dzieje. Jak rozwinę znowu względem pierwszej kolumny, no to tak: a11 przepisuję, bo to było. Teraz jak rozwijam, no to będę miał ten element a22, czyli razy element a22, razy wyznacznik, który powstanie po wykreśleniu pierwszego wiersza i pierwszej kolumny. I znowu to będzie tylko jeden wyraz w tym rozwinięciu, bo wszystkie pozostałe są mnożone przez 0. No, ale napiszmy dla porządku, jaki on tutaj będzie, czyli będziemy mieli A2, 3, potem będzie wyraz. Nie, właśnie a 23 nie będzie. Tutaj będzie A3, 3, dlatego że zaczynamy przepisywać ten blok, który mamy tutaj. Czyli to wszystko, co powstaje po wykreśleniu pierwszej kolumny i pierwszego wiersza. No i dalej mamy element A3, 4 i tak dalej, aż do elementu A3. N, to jest czwórka, nie będzie tego z nem. Tutaj mamy 0, oczywiście, potem będzie A4, 4 i tak dalej, aż do A4, N. Tutaj będzie ostatni wiersz znowu złożony z samych zer, poza elementem A, N, N. Tutaj są kropki. Dobrze. No i widzimy, że takie rozumowanie możemy znowu przeprowadzić, tak? I znowu rozwinąć z kolumnę. tej kolumny. No i co? No widzimy, że jak wykonamy takie rozumowanie odpowiednią ilość razy, za każdym razem będziemy, będzie nam się domnażało przez ten element, który tutaj mamy. To dostaniemy A11 razy A22 razy A3. 3, no to byśmy wykonali w następnym kroku. W następnym kroku by nam się pomnożyło przez a 44 4 i tak dalej. Za każdym razem w tym rozwinięciu występuje tylko jeden składnik sumy, bo tylko jeden mamy niezerowy element w tej kolumnie względem, której rozwijamy. Więc dostaniemy, może tutaj napiszmy jeszcze przedostatni krok, że to będzie a n-2 razy a n-2 razy, i tutaj zostanie nam taka macie, że tutaj będzie a n-1. N minus 1, a, n minus 1, an, 0, a, n, n. To jest przedostatni krok tego rozumowania. Czyli tutaj wykonałem n minus 2 razy takie rozwinięcie, wyszło mi n minus 2 takich czynników. No i to, co zostało, to taka macierz, która jest złożona tylko już z macierzy 2 na 2 która znowu jest trójkątna. To jest taka, od której tutaj zaczęliśmy. Pierwszy przykład, który zrobiłem. I oczywiście wyznaczyć tej macierzy, no to znowu jest iloczyn tych elementów diagonalnych, czyli w ostatnim kroku dostaniemy coś takiego, że to będzie a11 a22 razy a33 i tak dalej, iloczyn wszystkich elementów macierzowych aż do ann, takich, które mają taki sam numer wiersza i taki sam jak numer kolumny. Czyli tutaj górny indeks i dolny indeks jest taki sam. One leżą na diagonali, bo elementy diagonalne to są te, które mają taki sam numer wiersza i numer kolumny. Czyli widzimy, że rzeczywiście wyznacznik takiej macierzy trójkątnej będzie po prostu iloczynem wyrazów diagonalnych. Tak jak było w tych przykładach, od których zaczęliśmy, że wyznacznik takiej macierzy 2 na 2 która tutaj miała 0, to jest po prostu a razy c. Wyznacznik takiej macierzy 3 na 3 która tutaj ma 0, to jest po prostu iloczyn tych. Wyrazów diagonalnych. No i tutaj pokazaliśmy, że korzystając z rozjęcia Laplace'a możemy to uogólnić na macierz dowolnego wymiaru. Byle tylko była to macierz trójkątna. No i tutaj robiłem to dla macierzy górnotrójkątnej, ale to samo będzie prawdą dla macierzy dolno -trójkątnej, dlatego że wiemy, że wyznacznik macierzy i macierzy transponowanej to jest to samo. Albo inaczej, mógłbym to samo rozumowanie przeprowadzić dla macierzy dolnotrójkątnej, która ma zera powyżej diagonali, rozwijając nie w pierwszej kolumny, tylko zawsze w zenem pierwszego wiersza i dokładnie to samo rozumowanie doprowadziłoby nas do takiego wyniku, jaki tutaj mamy dla macierzy górnotrójkątnej. No to na zakończenie może zróbmy sobie przykład, żeby zobaczyć jak to działa na przykładzie. Jakimś konkretnym liczbowym. Weźmy sobie taką macierz. Wyznacznik, chcemy obliczyć takiej macierzy. Powiedzmy, że tu jest 7 3 4 2 0 minus -2 3 6 0 0 1 7 0 0 0 3. No i to jest właśnie Przykład macierzy 4 na 4 która jest górno-trójkątna. Na tutaj poniżej diagonali ma same zera. Więc wiemy, że wyznacznik tej macierzy z tej ogólnej własności, którą sobie właśnie wyprowadziliśmy, jest po prostu równy iloczynowi tych elementów, które leżą na diagonali, czyli po prostu tych elementów tylko. Czyli to będzie po prostu iloczyn 7 razy minus 2 razy 1 razy 3. Czyli ile to będzie? 7 razy minus 2 to będzie minus 14, razy 1 to jest minus 14, razy 3 to jest minus 42. Czyli widzimy, że obliczenie wyznacznika takiej macierzy trójkątnej jest banalnie proste. No ale jest to macierz, która ma bardzo szczególną postać. No ale z drugiej strony wiemy, że są różne operacje, udowodniliśmy to w poprzednich filmach, które nie zmieniają wyznacznika. Na przykład możemy dodać wielokrotność jednej kolumny do pozostałych kolumn. I to nie zmienia wyznacznika. Tak samo możemy dodać wielokrotność wiersza do pozostałych wierszy, i to też nie zmienia wyznacznika. Możemy zamieniać kolumny i wiersze miejscami, to prowadzi do zmiany znaku. No ale to jest taka poprawka, którą możemy uwzględnić. Więc zobaczymy w następnym filmie, że za pomocą takich operacji można każdą macierz doprowadzić do postaci trójkątnej, a następnie obliczenie ich wyznacznika staje się, się oczywiście trywialne. Jest to metoda niezwykle efektywna. Moim zdaniem, dla macierzy takich dużych, większych niż 4x4, jest to najszybsza metoda obliczenia wyznacznika i przećwiczymy sobie ją w następnym filmie.